W dzisiejszym filmie zobaczymy. Zwrot w sprawie CPK. Chodzi o kolej. Mocny apel Trumpa do Europy. Były szef Orlenu boi się o własne życie. Eksplozje w Iranie. Atak na bazę wojskową. Czołgi i drony pod polską granicą. Pierwsza taka akcja 300 km od frontu. Zapraszam do oglądania. Zwrot w sprawie CPK. Chodzi o kolej. O budowie w Polsce komunikacyjnego hubu mówi się od lat. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości do projektu wprowadzono istotne modyfikacje. Do komponentu lotniskowego dołączono drugi filar, czyli komponent kolejowy, zmieniając nazwę z Centralnego Portu Lotniczego na Centralny Port Komunikacyjny. Integralną częścią inwestycji stała się wówczas modernizacja i budowa blisko 2000 km linii kolejowych w całej Polsce, w tym także kolei dużych prędkości. Zaplanowano je w postaci tzw. szprych, które prowadziły do i przez CPK. Teraz zarząd spółki chce ponownie przeanalizować program kolejowy tej inwestycji. Odłączamy się mentalnie od modelu piasty i szprychy. To jest wizja jednego człowieka, niekoniecznie najlepsza, powiedział Zbigniew Szafrański, nowy przewodniczący Rady Nadzorczej CPK. Autorem tej koncepcji jest dolnośląski samorządowiec Patryk Wild, brat Mikołaja Wilda, pierwszego pełnomocnika rządu do spraw CPK i późniejszego prezesa spółki. Obecny zarząd zwraca uwagę, że najbardziej zaawansowanym projektem jest dziś realizacja tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. Wylicza, że dwie z trzech planowanych umów na jego budowę są realizowane. Obejmują prace polegające na wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury oraz budowę komory startowej Rytkinia i komory odbiorczej Fabryczna. Projekt CPK nie będzie skasowany, ale najpierw potrzebne będzie jego urealnienie i optymalizacja. My ten projekt sprowadzamy trochę z chmur na ziemię. Stąpamy twardo po ziemi, chcemy go realizować, ale ma być to zrobione dobrze, powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek. Dodał, że otrzymał już wyniki 8 audytów wewnętrznych spółki. Wciąż toczą się przetargi na realizację kolejnych 4. Zgodnie z przyjętym jeszcze przez poprzednią władzę harmonogramem, prace budowlane w ramach komponentu kolejowego rozpoczną się dopiero po 2030 roku. Poza tymi związanymi z budową linii Y i linią Katowice-Ostrawa. To daje nam czas na ponowne przeanalizowanie programu kolejowego i wybranie do realizacji tych linii kolejowych, których budowa jest uzasadniona ekonomicznie i demograficznie, powiedział Zbigniew Szafrański. Podkreśla, że tym razem, wskazując inwestycje do realizacji, spółka będzie bazować na wskaźnikach ekonomicznych i potrzebach mobilności społeczeństwa, opierając się o pasażerskie modele transportowe. Dojazd kolejowy do lotniska jest ważny, ale tworzenie na siłę sztucznego centrum kolejowego przy lotnisku już niekoniecznie. Polska musi inwestować w koleje dużych prędkości, ale nie po to, żeby dowozić pasażerów do CPK lub żeby musieli tam się przesiadać do innego pociągu czy nadkładać drogi jadąc przez lotniskową stację, komentuje Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR. Ideę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego popiera zdecydowana większość Polaków. W lutym sondażownia Ibris przeprowadziła badanie na zlecenie Rzeczypospolitej, z którego wynika, że ideę powstania wielkiego węzła transportowego popiera ponad 58% ankietowanych. Przeciwko jest około 23%. Pozostali nie mają zdania w tej sprawie. Mocny apel Trumpa do Europy. W czwartek były prezydent Donald Trump powiedział, że Europa powinna płacić więcej na wsparcie Ukrainy. Jak stwierdził, choć jej przetrwanie jest ważne dla Ameryki, powinno być ważniejsze dla Europy. Dlaczego Stany Zjednoczone włożyły w wojnę ukraińską o ponad 100 miliardów dolarów więcej niż Europa, a między nami jest ocean? Dlaczego Europa nie może wyrównać lub dorównać kwotom wniesionym przez Stany Zjednoczone Ameryki, aby pomóc krajowi w rozpaczliwej potrzebie? Ruszaj się, Europo! Przekazał Trump. Zdaniem byłego prezydenta, Stany Zjednoczone włożyły w wojnę ukraińską o ponad 100 miliardów dolarów więcej niż Europa. Tymczasem unijni politycy, w tym przebywający w Waszyngtonie wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, twierdzą, że Europa wydaje na pomoc Ukrainie więcej niż USA.
Choć wpis Trumpa nie odniósł się bezpośrednio do opiewającego na 60 miliardów dolarów szykowanego przez Kongres pakietu pomocowego dla Ukrainy, przez przeciwników pomocy Kijowowi został przedstawiony jako opowiedzenie się przeciwko ustawie. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, w mediach społecznościowych zwrócił się z apelem do Donalda Trumpa. Polecił mu, by ten nie dał się zastraszyć Putinowi. Nie daj się zastraszyć Putinowi, my się nie dajemy, napisał Michel, zwracając się bezpośrednio do byłego prezydenta USA. Republikanie w Izbie Reprezentantów opublikowali w środę projekt trzech ustaw o wsparciu dla Kijowa, Izraela i Indo-Pacyfiku. Zakładają one przeznaczenie niemal 61 miliardów na pomoc Ukrainie. Prezydent USA Joe Biden zaapelował do obu izb Kongresu o szybkie procedowanie tych projektów ustaw i zapowiedział, że niezwłocznie je podpisze. Głosowanie ma się odbyć w sobotę. Wiem jedno. Jeśli nie pomożemy naszym przyjaciołom, gdy tego potrzebują, wkrótce nie będziemy mieć żadnych przyjaciół. Przyszedł czas na działanie. Stwierdził szef Komisji Budżetowej Izby Reprezentantów i wezwał do szybkiego przyjęcia ustaw i wysłania ich do Senatu. W nowym projekcie pakietu pomocowego dla Ukrainy republikanie zamieścili zapis, że pomoc gospodarcza dla Ukrainy nie może przekraczać 50% wkładu na ten cel ze strony wszystkich darczyńców. Ponadto w ramach ukłonu wobec Trumpa, który zgłosił ten pomysł, zamieniono też część na umarzalną pożyczkę. Dzień wcześniej z kandydatem republikanów spotkał się Andrzej Duda. Przez dziennikarzy był pytany, czy jest spokojny o podejście Trumpa do kwestii Ukrainy. Prezydent zapytał mnie o sytuację w naszej części świata. Jak ja postrzegam sytuację na Ukrainie jako sąsiad? Jako ten, który widzi z bliska, który ma 9 lat prezydenckiego doświadczenia, który bywał wielokrotnie na Ukrainie. I ja rzeczywiście te relacje panu prezydentowi przekazałem, jak ja to widzę. I też oczywiście absolutnie sugestie o tym, że ta amerykańska pomoc dla Ukrainy tutaj jest niezwykle potrzebna. Wsparcie, jakakolwiek będzie forma tego wsparcia, ono ma dzisiaj znaczenie kluczowe. Bo prawda jest taka. Nikt tak nie jest w stanie pomóc Ukrainie, jak są w stanie pomóc Stany Zjednoczone, argumentował Duda. W czasie trwania kadencji Trumpa w Białym Domu obaj przywódcy spotkali się wielokrotnie. Dwa razy w 2017 roku, a następnie w 2018-19 i w 2020 roku. Były szef Orlenu boi się o własne życie. Były prezes Orlenu udzielił w piątek wywiadu dla Radia Z. Przekonywał też, że po zmianie władzy jego życie bardzo się zmieniło. Jak twierdzi, jest stale obserwowany. Jestem śledzony. Jestem inwigilowany cały czas. Ja i moi znajomi. Mówił Daniel Obajtek, twierdząc, że pod jego domem cały czas stoi ktoś z aparatem. Były prezes Orlenu uważa, że to dlatego, iż ma wiedzę na temat tego, co działo się w Orlenie i dla wielu osób może być bardzo niewygodny. Orlen praktycznie nie miał zysków. Był zarządzany przez ludzi, którzy wiedzieli o mafiach paliwowych i tak dalej. Ci ludzie wracają na nowo, a ja posiadam dużą wiedzę w tym zakresie. Dodał Obajtek, nawiązując do czasów zarządów PO-PSL. Były prezes koncernu zaprzeczył też informacjom o tym, że miał płacić detektywowi za inwigilowanie posłów opozycji, między innymi Marcina Kierwińskiego czy Jana Grabca. Ja tym się nie zajmowałem. W koncernie, który ma 65 tysięcy ludzi, tylko zajmowałem się sprawami biznesowymi. I to jest ewidentna bzdura. Nie było żadnych zleceń na żadnych posłów, podkreślał. Został też zapytany, czy za rządów Donalda Tuska cena paliwa spadnie poniżej 6 zł. Donald Tusk w każdym normalnym państwie byłby skompromitowanym politykiem. Jeżeli pan Donald Tusk wychodzi i mówi, że paliwo będzie po 5,19, a wie jak to zrobić, bo był premierem i zna doskonale całe mechanizmy, a później w kwietniu mówi, że on nie ma żadnej możliwości i nie może tego zrobić, to dla mnie to jest po prostu kłamstwo i obłuda. Skomentował były prezes. Przyznał też, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości konsultował politykę cen paliw na stacjach z premierem Mateuszem Morawieckim. Czasami było to wsparcie Orlenu. Pan premier również niejednokrotnie to pokazał, obniżając akcyzę czy VAT. Dziś absolutnie nie widzimy tych działań. Ocenił Obajtek, odnosząc się do jesieni 2023 roku, kiedy poziom cen paliw na polskich stacjach był rekordowo niski.
Według niektórych ekspertów zostały one wtedy ustalone wbrew trendom na rynku europejskim. Ówczesna opozycja oskarżała wtedy rząd o sztuczne zaniżanie cen przed wyborami parlamentarnymi. Eksplozje w Iranie. Atak na bazę wojskową. Francuska policja aresztowała w piątek mężczyznę, który groził wysadzeniem się w powietrze w konsulacie Iranu w Paryżu. Według naocznych świadków, wchodząc do budynku, miał przy sobie coś przypominającego granat i kamizelkę z materiałami wybuchowymi. Policja odgrodziła teren i zaapelowała do mieszkańców, by trzymali się z daleka. W okolicy zamknięto także linię metra. Po przeszukaniu mężczyzny okazało się, że nie ma przy sobie żadnych materiałów wybuchowych. Gazeta Le Parisien podaje, że mężczyzna ułożył flagi na podłodze konsulatu i oznajmił, że chce pomścić śmierć brata. Nie jest jasne, czy incydent miał jakikolwiek związek z obecnymi napięciami między Iranem a Izraelem, a także czy była to reakcja na piątkowe uderzenie na Iran, które nastąpiło wczesnym rankiem kilka dni po tym, jak kraj wysłał w stronę Izraela ponad 300 rakiet i dronów. Wcześniej 1 kwietnia uderzono w ambasadę Iranu w Damaszku w Syrii. Izrael nie przyznał się do tego ataku, ale Iran obarczył go odpowiedzialnością i zapowiedział odwet. Jak podało CNN, Izrael już wcześniej przekazał Stanom Zjednoczonym, że jego reakcja na niedzielny ostrzał będzie miała ograniczony zakres. Wywiad USA zasugerował, że Izrael rozważał wąskie i ograniczone uderzenie w Iranie, ponieważ władze w Jerozolimie uważają, że muszą odpowiedzieć jakimś działaniem, biorąc pod uwagę bezprecedensową skalę irańskiego ataku. Jak wynika z najnowszego raportu agencji IRNA, w kilku regionach systemy obrony powietrznej zostały aktywowane. Rzecznik irańskiego cywilnego programu kosmicznego potwierdziła, że zestrzelono kilka małych dronów typu quadcopter. Nie jest jasne, gdzie dokładnie to się stało i czy było to częścią trwającego incydentu w Iranie. Według raportów irańskich służb, jak dotąd nie odnotowano żadnych uderzeń ani eksplozji na dużą skalę spowodowanych jakimkolwiek zagrożeniem powietrznym. Na lotnisku w irańskim mieście Isfahan słychać było eksplozję, ale jej przyczyna na razie nie jest znana. W Isfahanie znajduje się główna baza lotnicza irańskiej armii, a także obiekty powiązane z jej programem nuklearnym. Czołgi i drony pod polską granicą. Białoruś przeprowadziła 18 kwietnia manewry ogniowe z udziałem wojsk pancernych oraz załóg obsługi dronów do zadań rozpoznawczych. Ćwiczenia przeprowadzono na poligonie Chorza, zaledwie 20 km od polskiej granicy i niespełna 10 od litewskiej. Resort obrony wskazał, że żołnierze batalionu czołgów 6. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej prowadzili ogień bezpośredni z czołgów T-72B na stanowiskach strzeleckich. Jednocześnie podczas manewrów zadania rozpoznania wykonywały drony zwiadowcze. Wojsko kładzie nacisk na wysoką jakość szkolenia i indywidualne podejście do każdej osoby pełniącej służbę wojskową, przekonuje białoruskie MON. Aleksander Łukaszenka wskazał, że jeśli jego kraj przystąpi do wojny, to żołnierze będą musieli zamknąć front o długości kilku tysięcy kilometrów. Mamy około 1500 kilometrów granicy z Ukrainą i kolejne 1500 do 3000 kilometrów w kierunku bałtyckim, w kierunku Polski. Ty i ja będziemy musieli zamknąć ten front, jeśli przystąpimy do wojny. Czy damy radę? Nie damy rady. Mówię wam, czy chcemy problemów? Nie chcemy. To jest druga rzecz. A pierwsza to to, że może Ukraina, tak jak dzisiaj Rosja, będzie kiedyś potrzebowała Białorusi, powiedział białoruski przywódca. Jak twierdzi, wystarczy ustawić Iskandera, wsadzić w niego rakietę i wysoce precyzyjna broń poleci do Kijowa. To najłatwiejsze, ale trzeba liczyć się z konsekwencjami. Nie zapomnijcie, że połowa naszego kraju znajduje się w promieniu 100 km od Kijowa, łącznie z rafinerią Mozyr, która na szczęście jest modernizowana i pracuje bez zakłóceń, dodał Łukaszenka. Rozmieszczenie swoich wojsk Łukaszenka zapowiedział już w ubiegłym tygodniu. Mówił wówczas, że Amerykanie i Niemcy sprowadzili bataliony, dlatego jest zmuszony mobilizować siły pod granicą. Łukaszence zapewne chodzi o prowadzone przez NATO ćwiczenia pod wspólną nazwą Steadfast Defender 24. Odbywają się one głównie w różnych krajach Europy Środkowej, a ich gospodarzem była m.in. Polska. Pierwsza taka akcja 300 km od frontu. W
kraju stawropolskim w Rosji rozbił się bombowiec strategiczny Tu-22M3. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak płonąca maszyna spada na ziemię. Dowódca ukraińskich sił powietrznych twierdzi, że samolot ten został zestrzelony. Twierdzą, że dokonali tego na odległość około 300 km od Ukrainy, takimi samymi środkami, którymi wcześniej trafiono rosyjski samolot wykrywania i dowodzenia A-50. Samolot wracał na macierzyste lotnisko z misji bojowej związanej z wojną na Ukrainie. Według strony rosyjskiej przyczyną wypadku była awaria techniczna, która spowodowała zapalenie się jednego z silników. Źródła Channel 24 podają, że po trafieniu przez system obrony powietrznej S-200 bombowiec zdołał przelecieć jeszcze około 200 km i dotrzeć do rejonu Stawropola. Chwilę później uszkodzona maszyna rozbiła się. Gubernator kraju stawropolskiego Władimir Władimirow przekazał, że maszyna runęła na polu w rejonie krasnogwardziejskim. Informacje są obecnie aktualizowane. Będę informował na bieżąco. Nie ufaj niezweryfikowanym źródłom. Korzystaj z oficjalnych danych. Przestrzegł gubernator. Ukraińcy opublikowali film przedstawiający swoich operatorów obrony powietrznej i przeciwlotniczej. Twierdzą, że to oni zestrzelili Tu-22M3. W wyniku trafienia bombowiec był w stanie polecieć w rejon Stawropola, gdzie się rozbił. Należy zauważyć, że jest to pierwsze udane zniszczenie bombowca strategicznego w powietrzu podczas misji bojowej podczas masowej inwazji Rosji na Ukrainę, podał główny zarząd wywiadu. Informację potwierdził szef sił powietrznych Ukrainy Mykoła Ołeszczuk. Podkreślił, że maszyna brała rano udział w ataku rakietowym na Ukrainę. Rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało w tej sprawie komunikat. Zaprzecza on doniesieniom o zestrzeleniu maszyny. Na terytorium Stawropola po zakończeniu misji bojowej i powrocie na macierzyste lotnisko rozbił się samolot Tu-22M3 Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji. Piloci katapultowali się. Czytamy w komunikacie. Informator z ukraińskiego wywiadu wojskowego przekazał, że załoga zdołała się katapultować i 3 osoby odnaleziono. 2 były ranne, natomiast 3 zmarła w drodze do szpitala. 4 członek załogi po kilkugodzinnych poszukiwaniach również został odnaleziony, jednak nie dawał już oznak życia.